Zacznijmy od narysowania przekątnej kwadratu i oznaczmy długość tej przekątnej x. Następnie spróbujmy w oparciu o jej długość określić pole tego kwadratu. Żeby wyznaczyć pole, musimy znać długości boków, bo pole kwadratu liczymy ze wzoru a razy a, czyli a do potęgi drugiej. W kwadratach długości przekątnych opisujemy w ten sposób. Jeżeli przyjmiemy, że bok kwadratu ma długość równą A, to przekątna kwadratu ma długość równą A pierwiastek kwadratowy z dwóch to oznacza, że możemy przyjąć, że x jest równy a pierwiastek kwadratowy z dwóch wyznaczmy z tej równości A, żeby za chwilkę móc podstawić a do wzoru na pole kwadratu. No więc, żeby wyznaczyć a, musimy podzielić obustronnie równanie przez pierwiastek kwadratowy z dwóch. Zapiszmy zatem, że a to się równa x podzielić przez pierwiastek kwadratowy z dwóch i tutaj usuńmy jeszcze niewymierność z mianownika. Wówczas otrzymamy, że a jest równe pierwiastek kwadratowy z x drugich. Teraz tą liczbę podstawmy do wzoru na pole kwadratu. W miejsce literki a. I podnieśmy tą liczbę do kwadratu. Czyli ta druga potęga zadziała zarówno na pierwiastek, na ten x, jak i na tą dwójkę. Otrzymamy wówczas 2x kwadrat Czwartych, a to jest po skróceniu 12x2. Ponadto otrzymany wzór jest jednocześnie wzorem funkcji opisującej pole kwadratowej działki w zależności od długości jej przekątnej. Zapiszemy to w ten sposób p od x to się równa 1 druga x kwadrat. Podajmy jeszcze dziedzinę tej funkcji, to znaczy. Zapiszmy, dla jakich x, dla jakich x ta funkcja ma sens. Skoro x jest długością przekątnej, a przekątna jest, można powiedzieć, odcinkiem, to wiemy, że długości odcinków podajemy w postaci liczb dodatnich. Dlatego dziedzina funkcji to będzie przedział liczb od 0 do plus nieskończoności. Ponieważ x ma być dodatnią liczbą. W kolejnym etapie rozwiązania naszkicujemy jeszcze wykres tej funkcji. W tym celu wymyślamy trzy argumenty, które, czyli trzy x, które będziemy podstawiali do wzoru funkcji. Niech to będzie załóżmy 0. Jeżeli 0 wstawię do wzoru funkcji, podniosę 0 do kwadratu i pomnożę przez jedną drugą, to otrzymam 0. Następnie, jeżeli wstawię w miejsce x jedynkę, podniosę ją do kwadratu, to otrzymam 1, i jeszcze razy 1, druga, to jest 1, druga. No i wstawimy może tą dwójkę w miejsce x. 2 do kwadratu to 4, 4 razy 1, druga to 2. Te punkty zaznaczamy w układzie współrzędnych. Tu jest pierwszy punkt. 1 i 1, druga. To drugi punkt i trzeci punkt to 2,2. Przypominam, że dziedziną tej funkcji jest przedział od 0 do plus nieskończoności, więc tylko w takim przedziale x mamy narysować wykres. To znaczy, że tutaj musimy zaznaczyć kółeczko niezamalowane, a następnie przez pozostałe punkty. Prowadzimy krzywą. O. I to jest wykres funkcji y, to się równa p od x, gdzie x jest liczbą dodatnią.